I nie przedłużając, ja odpalam. Słuchajcie, już pierwszą grę. Potem sobie oczywiście zagramy w tego. Czekajcie, muszę włączyć to. A, jeszcze piesek gdzieś tam w tle cały czas szczeka. No, proszę bardzo, jesteśmy na pięknych ukraińskich polach, w pięknym ukraińskim ciągniku. Ogólnie zrobiłem tak, że wpisałem sobie Ukrainian Farmy, wszedłem w pierwszy artykuł na polskiej stronce i tam było, tutaj jest strona, z której możesz to pobrać. No i kliknąłem, a tam, proszę bardzo, możesz tutaj pobrać, ale sugerujemy zrobić jakąś tam wpłatę na tego, na właśnie... No pomoc dla Ukrainy, więc wpłaciłem 3 dolary i proszę bardzo. Oczywiście jest to za darmo, to jest sugestia, ale jest tam link, że hej, nie chcę nic płacić, po prostu chcę pobrać grę. Ale stwierdziłem, no kurde, 3 dolary możemy za to dać. Poszło to z PayPala, także z waszych pieniędzy, ale myślę, że 3 dolary jest całkiem spoko. No dobrze, no to w takim razie, panie Magu, proszę mi ustawić ładny tytuł i rozpoczynamy. Kontroperację militarną. Okej, okay, to jest oczywiście, to będzie prosta, to jest prosta gierka, darmowa gierka. Kurwa, widzę, że fałsynk jest coś. Nie ma fałsynku. Wybaczcie. Ale proszę, mamy takie piękne, ładne gospodarstwo. Podoba mi się stylistyka tej gry, jest oczywiście prosta, ale jest taka przyjemna i klimatyczna. Okej, okay, mamy sobie pojechać tu. Okej, okay, nie wiem, co ja zrobiłem właśnie. A, bo tu jest jakiś czas, który mi spierdziela. Czy to są... O Jezus Maria, to jest ostrzał. Ja pierdolę, teraz ogarnąłem. To jest ostrzał. Aha, tu są jakieś pojazdy. Czyżbym mógł to... podjebać jakoś? Nie, nie mogę. A, tu jest! Dobra, jest, kurwa, zetka. O, się, czekajcie, bo mnie tu strzelają do mnie. Dobra, jest, kurwa. I dawaj ku. I pod... O, shit! Czekajcie, nie spadnie. Dobra. I podpierdalamy, kurwa, jakiegoś tam jeepa. Jezu, ten ciągnik to ma, kurwa, milion koni mocy, widzę. Zajebiście. I dawaj tam, i dawaj go tam. Jej! Tiger Collected. Dobra. Lecimy dalej. Ciągnie klekocze jak mój golf po wlaniu spirytusu do miski olejowej. Czemu do miski olejowej wlewasz spirytus? O, już siedzę. A, i tu mam... A, bo to jest plus 10 sekund, bo ja mam... Bo mi czas leci, bo to chodzi o to, żeby, wiecie, w jak najkrótszym czasie pozbierać te czołgi. I tutaj to wszystko leci. A jak oberwę bombą, to mam plus 10 sekund. Wydłuża czas. Wow, shit. Nice. Sprawnie ominąłem. Zajebiście. Lecimy dalej. A jak to pięknie, tu jaka szklarnia, tam jakieś silosy zbożowe. Energia wiatrowa, kurwa, tyle wiatraków to w Polsce ciężko znaleźć. Nie no, żartuję, akurat jest. Okej, okay, te 72 żeśmy zebrali. Kurwa, ja chcę do tych wiatraków. A, dobra. Przypomina mi się... Uuu, tutaj coś jest, ale to jest rozjebane. Ale jest tutaj jakaś ciężarówka do zebrania. Ale mi się przypomina, ale wiatraki stoją niestety. Takie stare gierki, one były tak budowane, nie? W sensie jest jakaś mapa, coś tam masz robić, ale możesz wyjechać poza mapę i jakby nikt nie pomyślał o tym, żeby zablokować. A czemu nie mogę go wziąć? Chyba za tył muszę. Nikt nie pomyślał, żeby zablokować możliwość jechania dalej. Właśnie się wyjeżdżało z pomiędzy... O, shit! A mnie to chyba atakują. Wyjeżdżało się z pomiędzy drzew i się wjeżdżało na jakieś takie pustkowia i tam nic nie było. A tutaj na holu, dobra, no to dawaj go. O, shit! Pod wpływem spirytusu pojebało mi się wlew do spustkiwaczy z kurkiem od oleju. A, znaczy chciałeś dolać spirytus, ale byłeś pod wpływem spirytusu, tak? Bożeś przenajświętszy. Skąd ty jesteś? Co wy tam robicie, kurde, z tego? O, kamaza żeśmy zebrali. Podjebali. Z jakiś ten zbyt goszczy jesteś, czy jak to tam było? Niezbyt goszczy. A, Jezu, jak się nazywa to?
O, shit, dobra. Z Podlasia, o, może z Podlasia jest. Okej, tu mamy kolejnego. Kolejnego czołga. To też jest ta 72, nie wiem. Gdzie te czołgi? No przecież jest, jest czołg. No dużo rozjebanych, nie? A my tylko bierzemy te, które jeszcze są sprawne i da się na hol wziąć. Muza piękna, no. Fuck. Wiecie, bo jakby Cypisa tu wrzucili, to pewnie by dostali jakieś klejmy, chociaż chuj wie. Fajna grafika, tak jak w Donut County. O właśnie, tak, w Donut County też była podobnego rodzaju grafika. Trochę taka na modłę tych starych gier, które miały... Tu jest po prostu mało tych... Shit. Mało, wiecie, poligonów, nie? Taka gierka low poly, ale... ale jakby z jakimś tam dynamicznym oświetleniem, nie? No patrzcie, tutaj te światło, cienie, wszystko się działa, więc to jest takie zderzenie dwóch różnych technologii. Wysoka rozdzielczość, low poly i dynamiczne oświetlenie, więc... A czy tam jakieś pseudynamiczne? Powiem tak, blisko Podlasia, blisko granicy ruskiej, dokładnie to na samej, w tej samej miejscowości jesteś co day, no? Holy moly! To nieźle. Śmiechem ostatnio na Nangagu widziałem. No. O, jest, nie, ten jest rozjebany. Śmiechem ostatnio na Nangagu widziałem, że... Fuck! Odwałem. Że... No i mówię, nie, wyjeżdżasz, nagle nic nie ma po prostu. Stwierdzić, a chuj tam, nie, parę drzewek i tyle wystarczy, nie? Nie ma po co tam jechać. I w takich... O! Jak mnie zawróciło! Nieźle. Czyli jednak jest zawrotne. Właśnie w takich starych gierkach lubiłem się gdzieś wypuszczać i lecieć gdzieś w chuj. Lecieć, bo jeszcze była taka gra z serii Star Wars, gdzie można było statkami latać i właśnie wylecieć poza... Znaczy może nie poza mapę, ale na takie krańce mapy, gdzie nic nie tak. Nic nie było. Śmiechłem ostatnio, bo na Nintendo było, że w chińskiej telewizji publicznej pokazali teoretyczną mapę, jak wyglądałby podział terytorialny Rosji, gdyby Rosy po prostu zaanektowały pozostałe państwa ościenne dla nich. To jest... Chwila, to jest Toj-Toj. Ten Toj-Toj miał Zetkę na sobie? Ten Toj-Toj ma kurwa Zetkę na sobie. Czekaj, czy jego można podjebać. Chce się przywieźć Toj-Toja z sobą. Nie, tego się chyba nie da. Ale ma Zetkę na sobie. No i nie wiem, w jakim celu było to zrobione, czy faktycznie, ale... Mówię, no kurwa, pokazali, wiecie, no i wiadomo, że tam Chiny to by se zajebały, nie? Sporą część tam Rosji, ale też było, że i Indie, i Mongolia, i ktoś tam, i Ukraina, i Mołdawia, no i Białoruś też, że tam by część zajęła. Polsce ledwo przypadł, i to nawet chyba nie cały, kurde, kawałek tego, Kaliningradu, bo tam do podziału z Litwą jeszcze. Ale Litwa też miałaby swoje, nie? Tak czy nie? Właśnie nie wiem, czy Litwa graniczy z Rosją jeszcze? Poza oczywiście obwodem kaliningradzkim, czy już nie? Dobra, tutaj coś mamy. Kurwa, no tak, bo oni się chujki ukrywają, kurwa, w lasach, nie? Nie takie proste. Oczywiście, że tak, to jest gra zrobiona na Unity. To jest, wiecie, to jest... To nie jest jakieś tam, nie wiem, wielkie studio deweloperskie, które zrobiło tą grę, nie? Ta gra jest zrobiona chyba przez dwójkę czy trójkę gości. Więc jak najbardziej to jest na Unity. Czy Unity tak naprawdę jest świetną opcją do tworzenia właśnie jakichś takich gier. I niektórzy nawet całkiem spore projekty robią w Unity. I proszę bardzo. I porozpieprzane, ale ten jest... Ło! Ale ten jeden jest cały.
No jeszcze gdzieś nam będzie jednego pojazdu brakować. I aż by chciał człowiek, żeby ta gra została rozbudowana. Kolejny kamaz zebrany. Kim to się ślinią na Syberię, no ta... A no ta... A i oczywiście te... Jakąś tą część właśnie tej tam tundry syberyjskiej, no to było, że Finowie i Szwedzi zagarną, nie? Fuck! O, tu jest jeszcze jeden, dobra, mamy. Ten cały Tiger, czy jak tam. O, świetnie, to dobra, cofaj. A, kurde, cały czas zapominam, że ja od tyłu muszę je brać, w tylce zaczepić. Okej. Au. Zaawansowane zniszczenia znikają jak klony z Naruto. Ta. W sumie ta, ja tą huśtawka nawet była. Fak, znowu. Dobra, dawaj. Już bliziutko. Kończymy, kurde. Podjebane, co było do podjebania. Proszę bardzo. Kurde, jakie ten czas 12 minut. Patrzcie, kurde. 3 minuty 18 sekund. Najwyższy wynik. Lootbox. Są jakieś Polacy? Cholera wie. Wpiszemy sobie. Hanta. Jej. No i oczywiście tutaj to jest tylko jedno. Ale kurwa. Ale kurwa, to cała ten grafika z ciągnięciem tego okrętu Moskwa. Nice. Dobra. No wiadomo, krótka giereczka, to nie chodzi o to, że... O, siemano papcio. Żeby... oczywiście... No, że zapłaciliśmy, że o, to tak mało treści, 12 minut grania. Tu chodzi oczywiście o pomoc dla tych ludzi. To wiele wyjaśnia, ta gierka była robiona na szybko, żeby fundusze zebrać, nie żeby wydać. Oczywiście, że tak. Modele są proste, choć Papaj wygląda zacnie, a z deweloperskiej strony to Unity dynamiczne światło się dostaje z automatu. A widzisz, no to dokładnie, wystarczy prosty pomysł, a Unity robi dużo, nie? Nie wiem, co to jest tu, a to jest pewnie do wpłaty, tak. Come back alive. No, powiem tak, tu jest pusto. Może coś tutaj dzieje.